Bardzo dziękuję. Kłaniam się wszystkim Państwu. Bardzo dziękuję za przybycie bezpośrednio tu do ministerstwa. Dziękuję za łączenie się z nami za pośrednictwem internetu. Dziękuję tym, którzy mogli przybyć. Dziękuję tym, którzy usprawiedliwili swoje nieprzybycie, bo młodzież ma rozmaite obowiązki. Bywają również kolokwia akurat na dzisiaj zaplanowane i trudno, żeby później usprawiedliwiać nieobecność na kolokwium niezwykle ważnym, tym, że się było powołanym do Rady przy Ministrze Edukacji i Nauki. Wszystko to rozumiemy. Cieszę się z tego, że mogliśmy poszerzyć skład Rady i cieszę się, że wchodzimy, mam nadzieję, w nowy okres działania Rad. Ten poprzedni rok był rokiem, który był dla nas wszystkich trudny. Rokiem, który trudno było przewidzieć, w jaki sposób będzie się rozwijał i jak reagować na sytuację covidową, w której wszyscy się znaleźliśmy. Trudno było też spotykać się bezpośrednio w sytuacji, kiedy przez większość czasu, przynajmniej do maja, byliśmy w nauczaniu zdalnym, więc trudno było też się spotykać bezpośrednio. Oczywiście łączność internetowa zastępuje nam spotkania bezpośrednie, ale tylko zastępuje w niewielkiej części, stąd też nie było warunków do tego, żeby rzeczywiście prowadzić niezwykle ważną dyskusję na argumenty dotyczącą dzieci i młodzieży i w systemie szkolnictwa, i w systemie szkolnictwa wyższego, i w ogóle w życiu naszego państwa i naszego społeczeństwa. Zatem dzisiaj, rozpoczynając działalność Rady w nowej kadencji i w poszerzonym składzie, życzę sobie i Państwu, żeby te spotkania były bardzo częste, a żeby nowy przewodniczący, który zostanie przez Państwa wybrany, występował do ministra edukacji jak najczęstsze zwoływanie posiedzeń, najlepiej stacjonarnych, jeśli tylko warunki pandemiczne będą na to pozwalały. Obiecuję również ze swojej strony, że będziemy robić te spotkania nie tylko tu w Warszawie, ale będziemy robić również spotkania wyjazdowe po to, żeby spotykać się w ważnych miejscach dla nas wszystkich i tam również debatować. Liczę na Państwa absolutną aktywność i otwartość i szczerość. Liczę na to, że będzie to dyskusja, jestem o tym przekonany, że będzie to dyskusja merytoryczna dotycząca rzeczywiście najważniejszych problemów dotyczących dzieci i młodzieży w Polsce. Powtarzam, zarówno w systemie oświatowym, jak i w systemie szkolnictwa wyższego, jak i w ogóle w życiu naszego społeczeństwa. Jestem przekonany, że nie powtórzą się sytuacje z poprzedniej kadencji takiego politycznego czy politykierskiego bardziej wykorzystania naszej obecności w tym zastym gremium. Bardzo Państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do pracy w Radzie. Dziękuję Państwu za aktywność dotychczasową i proszę o tę aktywność jeszcze zwiększoną na przyszłość. Jak Państwo wszyscy wiecie i obserwujecie, jesteśmy w niezwykle ważnym momencie w dziejach naszego państwa i naszego społeczeństwa. To, co się dzieje na świecie, to, co się dzieje w Europie, to, co się dzieje w gospodarce, to, co się dzieje w kulturze, to, co się dzieje w zmianach pewnych pokoleniowych, no dzisiaj jest zdecydowanie bardziej zdynamizowane niż jeszcze 5, 10 czy 15 lat temu. Stąd wasz głos, wasze stanowisko, wasze postulaty są jeszcze ważniejsze niż rok, 5 czy 10 lat temu. Dziękuję Państwu, gratuluję i zapraszam do współpracy. Dziękuję, panie ministrze.